Cześć drodzy widzowie, dzisiaj wywiad niecodzienny, bo i niecodzienny gość Kamil Kulejewski, który prowadzi kanał Sudecka Ostoja. Witam serdecznie. Witam, cześć. I o czym porozmawiamy? No nie o myślistwie, bo nie jestem jakimś specjalistą w tym temacie, a porozmawiamy o roli myśliwych w czasie wojny. Bo podczas chociażby wojny obecnej, która toczy się na terytorium Ukrainy, pokazuje się, że takie oddziały myśliwych stanowią dość dużą wartość dodatnią dla armii. Czy sądzisz, że w Polsce byłoby podobnie? Ja uważam, że tak. Powiem wam tak na szybko, bo patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, sytuacja była taka, że to jest informacja sprawdzona, potwierdzona przez ministerstwo ukraińskie. Doszło do sytuacji takiej, gdzie okupant rosyjski przyszedł do miejscowego koła łowieckiego. To jest koło, które taki, mniej więcej ten podział jest taki jak w Polsce i w takim kole jest funkcja łowczego, tak? I przyszedł okupant po listę myśliwych, którzy, żeby dowiedzieć się, kto jest w posiadaniu broni. I wyobraźcie sobie, i ty Jarek, chcesz sobie wyobrazić jedną rzecz, że ten łowczy nie wydał tej listy i wysadził się razem z tymi okupantami, tak? Także taka przykra sprawa. Natomiast tam myśliwi ogólnie byli proszeni bardzo intensywnie przez władzę o zapewnienie jakby ochrony tyłów, tak? Powiedzmy to kolokwialnie. I też to informacja jest potwierdzona. Po prostu zostali wezwani do obrony kraju w takiej sytuacji, bo są posiadaczami broni, taką jak tutaj przed nami nawet możecie zobaczyć. No, bo o broni zaraz pogadamy. Mhm. Natomiast tak, rzeczywiście, tutaj z kolegą, który ze mną jest, oglądaliśmy sprzęt i nawet rozmawialiśmy, czy wojsko ma podobny sprzęt. Otóż co do zasady nie ma, bo tutaj myśliwi są zdecydowanie lepiej wyposażeni od regularnego polskiego żołnierza, nie mówię o jednostkach specjalnych. Oj, i to tak, i to dużo lepiej. Natomiast porozmawiamy sobie na temat broni, to położyliśmy dzięki tutaj uprzejmości chłopaków ze sklepu. Mamy położoną różne jednostki broni i sobie porozmawiamy na ten temat, bo uzbrojenie myśliwych to, słuchaj, to jest przepaść pomiędzy tym, co jest, powiedzmy, w WOT-ie tym popularnym teraz obecnie, no regularnych jednostkach. Pomijam tak grom i te służby specjalne, ale to, co jest na wyposażeniu myśliwych i to, co leży na półkach w sklepie myśliwskim, to jest, no sam widziałeś, nie? Także tutaj żartów nie ma. Jak będzie coś źle nagrane, to przez to, że operator ogląda, co się dzieje na sklepie, bo nie mógł się oderwać od rzeczy, które tam są, ale chyba będzie wszystko dobrze. Kamil, może nie od broni zacznijmy, ale ogólnie od takiego tematu, po pierwsze, znajomości terenu. No bo wy jako myśliwi, każdy ma swoje koło, mam kilku kolegów myśliwych, wiem dokładnie, ile pracy w terenie to wymaga, bo to nie mówię o samych polowaniach, chodzi o rozrobienie ambony, dokarmianie zwierząt, tak dalej, nawet takie można powiedzieć patrole, czy wszystko jest w porządku, bo też myśliwi. Tak, szacowanie szkód łowieckich. Jarek, to wygląda tak, w Polsce mamy koła, każde koło ma jakiś obwód i wyobraź sobie, ja jestem członkiem dwóch kół i te koła, cała powierzchnia tych dwóch kół to jest około 25 tysięcy hektarów. I ja te 25 tysięcy hektarów znam lepiej jak swój dom. I teraz wyobraź sobie sytuację, czy jest ktokolwiek inny w Polsce, a nas jest myśliwych 130 tysięcy w całej Polsce, czyli 130 tysięcy ludzi uzbrojonych, którzy znają mega dobrze teren. I teraz każdy z tych myśliwych polujących na terenie, obwody są różne, 3 tysiące, 4 tysiące, 5 tysięcy. I wyobraź sobie, że każdy ten myśliwy te 5 tysięcy, powiedzmy, czy 10 zna doskonale. Tak? I tutaj chodzi o znajomość terenu, znajomość przeprawienia się w tym miejscu przez rzekę, że można bezpiecznie przejechać. Wie, gdzie jest bagno, wie, która droga jest przejezdna, która jest nieprzejezdna. Nawet głupie odczytywanie pineski w trakcie konfliktu ktoś ci wysyła i ty spojrzysz na potoczną mapę Google'a i ty od razu wiesz, gdzie to jest, w którym miejscu i jak tam dojść. A osoba, która jest, powiedzmy, z tego WOT-u, bo ja się będę cały czas tego trzymał, popatrzy i ona naprawdę nie wie, w którą drogą tam jest możliwość dojechania w ogóle. Tak, to jest na pewno bardzo duża przewaga w ogóle. Chociaż teoretycznie te oddziały obrony terytorialnej również na jakimś terenie operują, gdzie mają ćwiczenia, no ale to jest raz w tygodniu, to nie jest to samo, co raz na drugi, trzeci dzień. Pamiętaj, że myśliwi polują w kole, nie wiem, 5 lat, 10, 15, 20, cały czas w tym samym terenie, tak? I oni są nie raz w tygodniu, tylko powiedzmy są 2-3 razy w tygodniu przez cały rok, tak? Zima, lato, jesień, zima. Także tutaj to cały rok są aktywni. Zanim zacznę, bo mam kilka pytań od naszych fanów, na razie staram się zebrać takie, które by się wpisały w ten temat, ale jeśli jeszcze nie ma. Aczkolwiek jak jesteśmy o WOT-ie, to jeden z internautów chciałby Cię zapytać, czy myśliwi nie powinni automatycznie być członkami WOT? Czy myśliwi mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby uczyć innych, jak zachować się w terenie i przeżyć w razie niebezpieczeństwa? Odpowiadając na pierwsze pytanie, uważam, że nie. Nie powinni być automatycznie członkami WOT-u, ponieważ to jest przynależność dobrowolna.
Myśliwym można zostać w Polsce, mając 18 lat, na specjalny wniosek Polskiego Związku Łowieckiego na wydanie pozwolenia na broń. Natomiast większość myśliwych ma skończone 21 lat, ale są myśliwi, którzy mają 70-80, więc no nie widzę 70-80-latka, który będzie biegał z bronią po lesie w razie jakiegoś konfliktu. Więc uważam, że powinno być to dobrowolne. Natomiast druga część pytania, jakbyś tam jeszcze... Już ci mówię. Czy myśliwi mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby uczyć innych, jak zachować się w terenie i przeżyć w razie niebezpieczeństwa? Myślę, że zdecydowana większość myśliwych ma taką wiedzę. Bardzo często wielu moich kolegów, zresztą ja sam też, koła łowieckie posiadają takie domki, bardziej to się nazywa koliby, gdzieś tam w terenie, tam nie ma prądu, tam nie ma wody, słuchaj, i my tam wyjeżdżamy na 2-3 dni i sobie radzimy, tak? Więc myślę, że zdecydowana, może nie będę odpowiadał za 130 tysięcy ludzi, tak? Natomiast myślę, że zdecydowana większość ma takie umiejętności. I jeszcze jedno pytanie zadam też od widzów, bo się wpisuje właśnie w obecny temat. Czy myśliwi nie powinni w czasie zagrożenia oraz pokoju móc przeprowadzać kursy na mocy ustawy, na przykład z bardzo podstawowej obsługi broni, z survivalu w najbliższej okolicy, to znaczy skąd można czerpać wodę i jak budować proste pułapki na zwierzynę drobną itp. No myślę, że tak. To już jest, jeżeli przechodzimy na temat broni. Myśliwy, żeby w ogóle zostać myśliwym, musi przejść roczny staż i podczas tego stażu uczy się między innymi obsługi broni. Łowiectwa, ale on jeździ na strzelnicę, on strzela, oddaje pierwsze strzały pod okiem swojego opiekuna, więc taka osoba, która już jest myśliwym, ona ma w tym momencie no, pewne doświadczenie z użyciem broni. Mało tego, nie wiem, czy wiesz, ile nasz funkcjonariusz, taki normalny pan policjant, wystrzeliwuje w ciągu roku amunicji. Wiem, bo oglądałem, to jest kilka sztuk, 20? Tak, to jest chyba 12, jeżeli się nie mylę. No. Nie chcę skłamać, teraz nie będziemy strzelać, ale powiedzmy, że to jest do 20 sztuk. Przeciętny myśliwy, ja na przykład, wystrzeliwuję rocznie amunicji kulowej około 400 sztuk. Także doświadczenie, które my mamy, zdecydowanie i to wystrzeliwujemy i na strzelnicy, i w terenie. Więc myślę, że podstawowe zasady obsługi broni, chodzi głównie o broń długą, tak? Bo z bronią krótką myśliwi nie mają broni krótkiej. Natomiast jeżeli chodzi o broń długą, nie ma z tym żadnego problemu. Myślę, że większość myśliwych mogłaby taki pierwszy kurs z bezpieczeństwa przeprowadzać, jak najbardziej. Natomiast survival, zakładanie pułapek na zwierzynę drobną w trakcie, żeby przeżyć. Myślę, że myśliwi tutaj, no to jest kłusownictwo, tak? My tego nie propagujemy, my nie jesteśmy osobami, które zakładają pułapki, my na te zwierzęta polujemy. Natomiast myślę, że ci myśliwi starszej daty umieliby to zrobić. Młodzi, myślę, że no, szczerze mówiąc, raczej nie. Powiedz mi, broń to jest jedna rzecz, ale oprócz broni macie również mnóstwo innych gadżetów, o których chciałbym zacząć, bo broń zostaje na taką wisienkę na torcie. Już bardzo mnie kusi, żeby zaczął o tym opowiadać, ale poczekaj jeszcze chwilę. Macie termowizję, tak. Noktowizję, macie mnóstwo sprzętu, którego nawet brakowało kiedyś w jednostkach specjalnych chociażby. Bo czytałem książkę chociażby Nawala i on wspominał o tym, że no z tymi noktowizorami to różnie bywało na początku misji. No powiem tak, no mamy, już jesteśmy przy optyce, to już masz podstawową lunetę, taką powiedzmy normalną, czyli zwykłą do polowania dziennego, ale i nocnego w czasie pełni. Jeżeli jest dobre oświetlenie naturalne, można swobodnie z takiej lunety strzelać. Natomiast to, co wspomniałeś, noktowizja i termowizja została dopuszczona w 2018 roku do polowania tylko i wyłącznie na dziki i do odstrzału sanitarnego. I powiem tak, koszt takiego dobrego celownika, który jest w posiadaniu myśliwych, termowizyjnego, to jest około 20 tysięcy. Takie z tyłu tam leżą, można sobie zobaczyć. Może po nagraniu, albo będziemy mieli chwilę, to sobie przyniesiemy tu jeden, pokażemy widzom. I teraz taki celownik, to tak naprawdę nie jest jeszcze wszystko. Do tego trzeba mieć coś do obserwacji. I to jest kolejne 10-15 tysięcy złotych, ale pamiętaj, że taki celownik, czy taki spotter do patrzenia pozwala ci na zlokalizowanie punktu cieplnego wielkości człowieka na około 2,5 km. Więc to już w tym momencie na dystansie około kilometra jesteś w stanie dokładnie rozpoznać zwierzę, czy to jest sarna, czy to jest dzik. Ja już mówię o tych urządzeniach z wyższej półki, ponieważ są oczywiście tańsze, tak? Natomiast jeżeli chodzi o te lepsze, to na kilometr jesteś w stanie rozpoznać sarna, dzik, jeleń, to już wtedy widzisz. I tak samo jest z pojazdem mechanicznym na przykład, który jest przejechał, jest ciepły. Pojazd mechaniczny myślę, że w dobrym urządzeniu 3 km to nie jest żaden problem, żeby to zobaczyć. I to jest na wyposażeniu cywili.
No właśnie. A wiesz, co się mówiło? Mówiło się, że na przykład wojna na Ukrainie całkowicie temu zaprzecza, bo mówiło się, że nie będzie już leśnej partyzantki, że obecna wojna nie będzie polegała na tym, że będziemy biegać z fuzjami po lesie, bo to nie będzie sensu, bo naleci dron właśnie z termowizją, gruchnie w jedno miejsce i po partyzantce. A tymczasem wojna na Ukrainie pokazuje nam, że słuchaj, wszystkie terenówki teraz, pick-upy jadą na Ukrainę. Nie można kupić nic, bo sam chciałem. Wszystko jedzie na Ukrainę po kolei. Wszystko, co ma na cztery napędy z pick-upem, mało tego Berlingo, Kango, wszystkie samochody, gdzie można tworzyć pakę i uderzyć z wyrzutni rakiet, na przykład w czołg. Partyzantka tam ma się świetnie. Czy myślisz, że teraz w Polsce, no pewnie byłoby tak samo, gdyby była inwazja, nie? Ja uważam, że tak. Poza tym to też pokazało słabość okupanta, tak? Także powiedzmy sobie jasno, tutaj jeżeli armia rosyjska byłaby wyposażona w te mega super drony i tak dalej, to pewnie by to wyglądało zgoła inaczej. Ja też śledzę ten konflikt od prawie 36 dni intensywnie i no, widać na TikToku, widać gdzieś tam na Twitterze, co tam pokazują Ukraińcy. No i tam każde urządzenie po prostu, które mogą wykorzystać partyzanci, no to jest na wagę złota. My jako Polski Związek, znaczy nie Polski Związek, źle powiedziałem, myśliwi organizowali wiele pomocy, tak? Była pomoc również tam medyczna, robiliśmy różnego rodzaju zbiórki, ale sklepy i dystrybutorzy sprzętu tutaj z Polski wysyłali termowizję. Tam dla tych partyzantów, oni o to prosili. To nie, głównie to były spotery, które pozwalały zlokalizować wroga, ale oni już wiedzieli, w którym miejscu są, więc takie typowe urządzenia lekkie. Najprostsze. Najprostsze. Typowa partyzantka, no i sobie radzą. I radzą sobie dobrze. Najpierw. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Termowizję, noktowizję? Co jeszcze mamy? Słuchaj, no co mamy? No mamy, jeżeli chodzi o samo używanie broni i kalibru, to są kalibry stricte wojskowe, tak? Jest taki popularny 7,62, w wojsku się używa go najwięcej i my myśliwi mamy też taki najbardziej popularny 308 Winchester i on jest też średnicy 7,62, czyli tego samego, z czego strzela Grom, z czego strzela Marines, z czego strzela... Możecie tej amunicji używać naprzemiennie, czy nie? Nie, to znaczy to jest, jeżeli mówimy o kalibrze, czyli mówimy amunicja typowo 308, to ma średnicę 7,62 razy 51 i ona pasuje tak samo do, jeżeli ten półautomat byłby w 308 i ten shooter 308 możemy używać, używać przemiennie. Nie ma z tym problemu. No ale my używamy jako myśliwi, używamy amunicji ekspansywnej. My nie używamy amunicji typowo wojskowej, która ma pełny płaszcz, czy tam ma tytanowy rdzeń. My używamy takiej, która po prostu w uderzeniu w cel musi to zwierzę jak najszybciej uśmiercić, tak? Natomiast to jest amunicja, która jest ekspansywna, czyli porównując ją do amunicji wojskowej, wojskowa jest amunicją twardą. Ma przebić pancerz, ma przebić kamizelkę kuloodporną. Nasza myśliwska no jest skuteczna, ale no kamizelki kuloodpornej raczej nie przebije. Jest ciekawe pytanie tutaj od fanów, teraz możemy je przeczytać. Czy podczas stanu wojennego państwo ma prawo zabrać broń myśliwym do celów taktycznych, tak jak ma to miejsce ze sprzętem budowlanym i ciężkimi maszynami? Tak. Czyli może ci przyjść wojsko i zabrać twoje wszystkie fuzje? W 1989 roku, jak był wprowadzony stan wojenny, wszyscy myśliwi w Polsce musieli zdać broń do depozytu. Przyszło odgórne zarządzenie i wszyscy musieli przyjechać na komendę i zdać broń. Smuteczek. Tak. Taki oddałbyś jest. Wszystko? A nie miałbym wyjścia, to jest wszystko rejestrowane, wszystko wiedzą, co ja mam, więc nie mam tutaj możliwości, żeby nie oddać. Natomiast myślę, że powinien ten przepis zostać zmieniony jak najszybciej. Czyli nie jesteś zwolennikiem tego, żeby swoją broń oddała dla celów wojskowych? Absolutnie. No, uważasz, że zrobiłbyś sam z niej lepszy użytek, niż gdybyś ją oddał? Oczywiście. Poza tym w 89 ona była oddawana, ja nie wiem, czy ona była wykorzystywana przez jakieś służby, natomiast dzisiaj w Ukrainie, zobacz, co się dzieje, przyjeżdża dziesiątki tysięcy mężczyzn wraca i oni mają broń rozdawaną tego. Stoją w kolejce, dostają kałacha, tak, i mają bronić kraju. No to po to ją zabierać, żeby ją rozdawać później? No chyba nie tędy droga. Może po to ją zabierać, żeby ludzie jej nie mieli w czasach pokoju, nie? O to właśnie chodzi. O rozbrojenie. Co tam mamy dalej na stole? No, tutaj mamy, muszę powiedzieć, przygotowaliśmy sobie tutaj kilka jednostek. Pierwszy sztucer, typowo myśliwski, czyli osada drewniana, luneta dzienna, broń typowo używana do polowania. To jest typowo sztucer myśliwski, który może być jednocześnie używany podczas konfliktu, ponieważ jest to broń mega precyzyjna. Tutaj mamy akurat zamek dwutaktowy, czyli sam przeładunek tej broni wygląda w ten sposób, że odciągamy zamek do tyłu i ładujemy. Więc to jest ten ruch taki bardzo prosty. Natomiast co mogę powiedzieć Wam więcej? Z tej broni
wprawny strzelec, my myśliwi możemy polować legalnie, oddać strzał do zwierzyny na dystansie do 200 metrów. Co nie znaczy, że my nie posiadamy strzelnic, nie korzystamy ze strzelnic z osiami 100, 200, 300, 400, 600, 800. I z tej broni jestem przekonany, że zdecydowana większość myśliwych, którzy są aktywnymi myśliwymi, są w stanie oddać skuteczny strzał na dystansie 400 do 600 metrów. Bez żadnego problemu. I to nie jest stricte snajperska broń. To jest normalny myśliwski sztucer. To nie jest duży karabin. Nie. Lekki, także zwykła broń, którą używamy do polowania. Do 600 metrów uważam, że z tą optyką, która jest tutaj, nie byłoby problemu, jeżeli przyszłoby bronić kraju. Ale mamy tu... Czy to jest taki główny sztucer na wyposażeniu? Tak. Najbardziej popularny? Tak. Jeden z bardziej popularnych. Zamek dwutaktowy ma. Natomiast tutaj mamy drugi sztucer, który sobie już też naszykowaliśmy. Z troszeczkę innym zamkiem. Dlatego, że ten, jak widziałeś, polegał na tym, że przesuwaliśmy go tylko przód, tył. Natomiast tutaj mamy najbardziej popularny broń. To jest broń myśliwska, ale również wojskowa, z zamkiem czterotaktowym. Czyli teraz... wyglądały rifle podczas II wojny światowej. Tak, nie? Dokładnie. To jest ta sama zasada działania oparta na systemie Mausera. Więc musimy pierwszy ruch do góry, do tyłu, do przodu i broń załadowana, tak? I też z tej broni akurat tu jest kaliber dalekiego zasięgu, bo tu mamy kaliber 300 Winchester Magnum. Myślę, że 800 metrów nie byłoby żadnego problemu, żeby sobie tutaj celnie strzelić. Oczywiście z optyką. Z optyką, tak. Tutaj nie jest zamontowana. Typowa broń taka myśliwska, grawerowana, także tutaj to taka broń z ładnym drewnem. No bardziej do tego strzału okazjonalnego, do strzału takiego, żeby pójść na polowanie, a nie biegać z tym po mieście, tak? No tak. No ale mamy też coś, z czym można po mieście pobiegać. Tak, i nasze służby z takimi sprzętami biegają i tutaj musimy wam pokazać, bo mamy tutaj to, co ci się najbardziej podobało. Mamy tutaj typowy szturmowy karabin. Słuchajcie, i to jest karabin, który każdy myśliwy dzisiaj może kupić. Ile to kosztuje taki karabin? Ten zestaw, co mamy tutaj, to tak. Tylko, że od razu mówię, tu mamy górną półę, to jest Daniel Defense, to jest taka marka naprawdę dobra, z tym biegają jednostki w Stanach specjalne. Sama broń kosztuje około dychy. Tłumik na końcu, który jest odkręcany, można go sobie zmieniać, kosztuje około 2000. Celownik kolimatorowy tutaj kosztuje około 2000, czyli mamy 14 i powiększalnik, że pozwoli nam spokojnie strzelić na dalszym dystansie, kosztuje 1000. Czyli mamy zestaw za 15 tysięcy złotych. Różni się on od tego, którego możemy kupić w Stanach tym przełącznikiem, o którym żeśmy wspominali, ponieważ my ogólnie na rynku cywilnym możemy nabyć taką broń, jeżeli nie jest ona full auto, czyli mamy ten ogień pojedynczy, nie możemy strzelać seriami. Natomiast tutaj można kaliber natowski. Ciekawe, już miałem tutaj pokazać, ale widzisz, mi tu uciekło. 556. NATO, dokładnie. Czyli standardowo 223. Jest jeszcze w tej wersji 308, o której rozmawialiśmy 556 wcześniej. 556 to Kawach mają taki kaliber? Nie. Kawach ma 7,62 razy 39. Notabene MP44 miał 556? Tak, tak. No i to jest właśnie taki typowo szturmowy karabin. Bardzo często kupowany przez myśliwych i to stoi w szafach cywili. Ale to jest typowy szturmowy karabin. No brakuje mu tylko takiego automatu, tak, żeby pocisnąć serii komuś. Dokładnie. Po tyłku. Dokładnie, ale seria jest, wydaje mi się, że jest zbyteczna, dlatego że tutaj naciskając pojedynczo, to możemy praktycznie serią strzelać i celniej. I to może mieć każdy myśliwy. Tak. Tak. I nie tylko, kolekcjoner również. Jest teraz takie modne posiadanie broni na pozwolenie kolekcjonerskie i też można takie coś posiadać. Czyli mogłem zostać kolekcjonerem takiego egzemplarza? Tak, na przykład. W celach kolekcjonerskich. Dokładnie. I możesz z tym jechać na strzelnicę i śmiało strzelać. Nie ma z tym żadnego problemu. I trenować, i przygotowywać się do wojny. Także, no co możemy więcej powiedzieć? Dla mnie osobiście trzeba sobie zadać pytanie. Widzisz, Jaru, trzeba sobie odpowiedzieć, czy nasze wojsko ma taką broń? No wątpię. A WOT ma taką broń? No wątpię. Aczkolwiek WOT usłyszałem, że jest lepiej wyposażony od armii normalnej. Być może, ja nie wiem, ja nie chcę się wypowiadać, ponieważ ja tego tematu nie śledziłem, natomiast kilka razy widziałem żołnierzy, mało tego, w kołach łowieckich polują funkcjonariusze, polują żołnierze. Ja mam w kole Wojtka, którego pozdrawiam. Wojtek jest zawodowym żołnierzem, już tam był na wschodzie. No i wiem, co tam mają. No mają jeszcze niestety kałachy jakieś takie na wyposażeniu, średnio broń, która ma, nie wiem, kilkadziesiąt lat. I czasami jak przychodzi gdzieś do sklepu i pogląda to, co stoi na półkach, co może jego tato kupić, bo też jest myśliwym, no to się za głowę łapie, nie?
To jest coś nie tak chyba. No chyba tak. Nie wiem, czy to jest... Nie chcę się tutaj w politykę bawić, dlatego że dla mnie to osobiście rzecz biorąc, może ktoś tam dążył do rozbrojenia nas, a jakieś takie zmiany przepisów delikatne pozwoliły nam na zakup tego typu broni. A co to jest? A tutaj mamy kolejnego szturmowca, tylko już doposażonego troszkę lepiej. Tu mamy już bipod założony, czyli możemy się pobawić w dalsze strzelanie. Tu już jest kaliber 7,60. Bipod dla widzów tylko to jest ta podnóżka. Tak jest, to jest ta podnóżka. Jest przygotowana szyna Weavera, na której możemy założyć każdy celownik. Możemy tą lunetę założyć, termowizyjny, jaki chcemy. To już taka broń, też taka typowo szturmówka. Ja też nie jestem jakimś wielkim fachowcem od tych AR-ów typowych. Natomiast broń, która no, pozwoli nam na pewno na oddanie skutecznego strzału, z tego co chłopaki mówią tutaj, do 300 metrów bez żadnego problemu. Jaki jest kaliber? 7,62x51, czyli popularnie 308. Czyli większy od tego, który mamy zdecydowanie. Tak, zdecydowanie mocniejszy. I to jest kaliber, z którego, słuchaj, z tego kalibru najchętniej korzystają snajperzy. Snajperzy głównie też Gromu. Nasi snajperzy z NATO i oni z tego kalibru spokojnie sobie radzą do kilometra. Bez żadnego problemu. Oczywiście z innej troszkę broni, tak? To nie jest broń dostosowana, żeby strzelać tak daleko, ale ze specjalnych broni snajperskiej jak najbardziej można z tego kalibru strzelać na takim dystansie. No to drodzy widzowie, widzicie, że arsenał jest potężny. Natomiast powstaje pytanie następujące. Nie, nawet przez chwilę nie jakby nie neguję waszej umiejętności posługiwania się tym, bo to by było oczywiście bezcelowe, bezsensowne i głupie. Natomiast chodzi też o takie przygotowanie fizyczne, wiesz, na przykład by było trzeba przebiec 20 km z taką bronią i tak dalej, i tak dalej. No tutaj już, sam mówiłeś, są myśliwi po 60-70 lat. Tak. No i oni już jednak nie przebiegną takiego dystansu. Jednak jeśli będzie się szybko zrobić relokację wojsk, oni nie dadzą rady. I tu się z tobą zgadzam, dlatego trzeba sobie zadać pytanie i powinniśmy je postawić na początku naszego wywiadu. Czy my chcemy zrobić myśliwych komandosów? Czy my chcemy zrobić dodatkowe wsparcie, które pomoże dowieźć amunicję, pomoże, nie wiem, zabrać rannych, pomoże ewentualnie pomóc cywilom? Bo też trzeba sobie dodać jedno. Myśliwi to nie są komandosi, tak? To nie są jacyś specjalci. Oni oczywiście mają broń, mogą jej użyć, ale natomiast nie uważałbym, że powinni nas stawiać na pierwszej linii frontu. No nie do końca. To od tego są inne służby szkolone do tego. Szkolenie dobrego, zawodowego żołnierza trwa kilka lat albo kilkanaście. My tylko mamy broń, umiemy się nią posługiwać i znamy teren, tak? I raczej tutaj w tej kwestii powinniśmy być wykorzystywani. To jest moje zdanie. Czyli dokładnie jak byś widział waszą rolę podczas... Nie próbujmy sobie wyobrazić, że tutaj wybucha wojna. Powiedzmy, że jesteśmy na Ukrainie teraz, tam trwa wojna. Jest twoje koło myśliwskie. Mhm. Co robicie podczas tej wojny? Jakie zadania byś dla was widział, wiesz, tak jak powiedziałeś, zabezpieczenie tyłów, ale na przykład w Finlandii myśliwi odegrali jedną z kluczowych ról podczas wojny. No wiadomo, że tam jest troszeczkę warunki inne i zdecydowanie więcej osób strzela w Finlandii niż w Polsce. No ale jednak odegrali dość dużą rolę. Bardzo dużą i no, my jako myśliwi w momencie, kiedy na przykład na Ukrainie byłby problem z żywnością, mamy lasy, które nie są okupowane, tak, no można dostarczyć to mięso, tak, to nie jest problem, żeby wykarmić ludzi. To w tym momencie idzie myśliwy, powiedzmy kolokwialnie, strzela jelenia, strzela dzika, tak, i ludzie mają co jeść, tak, no bo w tym momencie jest tam, może być z tym problem. Możemy tworzyć jakieś posterunki, które są przy drogach, które możemy zabezpieczać, ewentualnie mając na wyposażeniu tą termowizję, którą tutaj mamy, jesteśmy w stanie kontrolować teren i dawać informacje dla wojska. Słuchajcie, tu się coś zmienia, tu się coś dzieje. No jesteśmy wyposażeni w ten sprzęt, my go nie musimy od nikogo brać. My go po prostu mamy. Daleki byłbym od, tak jak mówiłem, stawiania nas na pierwszej linii frontu. Jest takie właśnie pytanie. Jak ma się rola myśliwego w czasie konfliktu jako wsparcie lokalnej społeczności? Co myśliwy może dać od siebie w czasie wojny dla ludności cywilnej? O mięsie powiedziałeś, o zabezpieczaniu tyłów powiedziałeś. I pamiętaj jeszcze jedno. Prawie każdy myśliwy ma terenówkę. No właśnie. I teraz tak. Masz terenówkę, masz pick-upa, masz jakieś ogólnie jeepa z autem 4x4. Siadamy w samochód, potrzeba coś zawieźć, kogoś przewieźć, coś dowieźć. Tutaj ja myślę, że... Jedna rzecz jeszcze tutaj jest istotna. Nas jest 130 tysięcy, jesteśmy w całej Polsce. Wszędzie. Tak? Większość myśliwych mieszka w dużych miastach, tak? Wrocław, Warszawa, oni znają teren poza, no bo my tutaj w mieście nie polujemy, tak? I w tym momencie... Chyba, że na gołębie. Tak, chyba, że na gołębie, no. Ale w tym momencie możemy się znaleźć w tym terenie, co trzeba,
dojechać samochodem terenowym, wiedzieć, którędy dojechać i tutaj jest, czy coś więcej mogą dać? No, trzeba by się zastanowić, co myśliwi mogą nam dać przed konfliktem, bo to jest najważniejsza rzecz. I to jest sedno sprawy, które też chciałem tutaj z Tobą poruszyć, bo my, oprócz tego, że jest nas 130 tysięcy, to mamy masę strzelnic. Tu naprzeciwko nas jest strzelnica i my powinniśmy, bynajmniej ja, to jest moje zdanie, że w porozumieniu z naszą władzą, która gdzieś tam na górze jest, to nasza władza powinna do nas wyjść i powinna wesprzeć projekt zapoznania zwykłych cywili z bronią myśliwską dzięki nam myśliwym, bo my to wszystko mamy. Oni tego nie muszą kupować. A nie uważasz, że w ogóle to jest jedna z rzeczy, takie strzelanie, które powinno być nawet w szkole dla facetów przynajmniej, w liceum załóżmy, w szkole zawodowej? No który zamiast... rocznik jesteś? 8-6. Miałeś PO, już nie miałeś. Nie miałem. A ja jeszcze miałem. Znaczy ja wiem, że jeszcze niektóre roczniki się zapały, bo strzelnica była... Krzysiu, ty miałeś strzelnicę w ekonomiku? Nie. Ale była, była jeszcze, co nie? No, ale nie było już. No. A ja już, ja jeszcze jestem ten rocznik, który miał ostatni rocznik, miał jeszcze starą maturę, zdawałem. I myśmy PO mieli. I tam było normalne, strzelaliśmy z KBKS-ów. Byliśmy zabierani raz tam, ja nie pamiętam teraz, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, to było w liceum. Mieliśmy takie podstawowe zasady z obsługiwania się bronią, przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak obsługiwać się, żeby no, nikomu nie zrobić krzywdy, komu nie chcemy zrobić, tak? No i to powinno wrócić, to powinno wrócić. Powinno to być rozbudowane do tego stopnia, że w Polsce mamy 313 powiatów. Mniej więcej, ja sobie to tak wyliczyłem, 2770 kół. To wypada nam 9 kół, czy ponad 9 kół na jeden powiat. W każdym kole jest 50 myśliwych i nie wierzę w to, że w każdym tym kole nie znalazłoby się dwóch, trzech chętnych, którzy by w ramach zajęć na PO w szkole zaprosili na strzelnicę, tak jak tutaj we Wrocławiu jesteśmy, w Legnicy, w Zgorzelcu, i zrobić zajęcia w terenie, tak? To można połączyć, Jarek, to można połączyć z bushcraftem, to można połączyć z wieloma rzeczami, tak? Można to rozbudować, zrobić z tego fajny projekt, tym bardziej, że to nie wymaga wielkiej inwestycji, tylko chęci. To dlaczego nie robimy? To co, będziemy startować w wyborach? Ja to się nie nadaję, bo od razu wiesz, byłaby rewolucja w tym kraju, ale uważam, ogólnie uważam, że dużo rzeczy w naszej edukacji, w ogóle w przygotowaniu nas do życia jako młodych ludzi w tym kraju jest błędnych. I to jest tak, pierwsze co bym zrobił to właśnie strzelanie w szkole, drugie to bym zrobił zapasy bądź jakieś sporty walki obowiązkowe w szkole, tak jak jest to w Stanach. No a trzecie co mnie boli najgorzej to też polska historia, że widzisz, uczymy się, ja jestem pierwszym rokiem gimnazjów i uczyłem się w podstawówce o starożytnej Grecji, w gimnazjum o starożytnej Grecji i w liceum o starożytnej Grecji. Na początku programu edukacyjnego zawsze tego zaczynasz, a nigdy nie uczyli mnie o słowiaństwie na przykład. Nigdy nie uczyli mnie, co było tutaj przed chrztem Polski. Wiesz o co chodzi? Wiesz co mój dziadek powtarzał już w świętej pamięci? Że w szkole są najważniejsze dwa przedmioty. Historia i PO. PO, żeby się nauczyć strzelać, a historia, żeby wiedzieć do kogo. więc tak to, no, to tak to właśnie mój dziadek powtarzał, który zresztą zaraził we mnie to łowiectwo. I powiem tak, no niestety... To jest chyba taki trudny czas, to jest bardzo trudny czas, ale z którego możemy wyciągnąć najwięcej wniosków. Jeżeli się teraz to nie zmieni, to uwierz mi, to się nie zmieni już. Są jakieś ruchy, żeby dozbroić ogólnie Polskę. Widziałem, że tam czy Konfederacja, czy Kukiz chyba głośno o tym mówią, żeby ten dostęp do broni był powszechny po prostu w Polsce. Natomiast najczęstsze są takie negowanie tego w ten sposób, że co zrobi Polak, który ma broń, że on może jej niebezpiecznie użyć, ale prawda jest taka, że kto chce mieć broń w tym kraju, żeby jej używać, to i tak będzie ją miał. A ten, kto chciałby mieć broń, żeby się obronić, to jej nie ma. Tak, ale przyjechałeś samochodem, samochód też zabija, tak? Jedziesz, spowodujesz wypadek. Częściej niż broń. Oczywiście, że tak. Bo często się tak, my jako myśliwi jesteśmy tak mocno szykanowani w mediach, mamy ten PR zły. Wiesz, ile wypadków było śmiertelnych w tamtym roku z bronią na 130 tysięcy ludzi, na kilkanaście milionów wyjść do łowiska? Nie. Chyba 3. Także to nie stanowi nawet promila. 3 albo 4, już teraz nie chcę skłamać. O śmiertelnych wypadkach? Tak, o śmiertelnych wypadkach mówię, przy użyciu broni myśliwskiej. Natomiast jeżeli ktoś chce tą broń mieć, tak jak powiedziałeś, to tą broń będzie miał. Jeżeli byłoby to, nie jestem za tym, żeby każdy wchodził do sklepu i kupował broń, jak, nie wiem, paczkę landrynek, tak? Bo to nie o to chodzi, to powinno być ewidencjonowane, ale powinniśmy ten dostęp mieć ułatwiony, zdecydowanie. Bo no nie jest sztuką teraz wyjść, jakby w razie tego konfliktu, będziemy tak jak Ukraińcy rozdawać wszystkim broń? Przecież myślisz, że na Ukrainie ta broń wróci? Która została rozdana? Nie. Z żadnego konfliktu ta broń nigdy nie wraca. Nigdy. W Afganistanie zbierali broń przez 40 lat i wraz nie pozbierali całej.
i robili zbiórki i nagrody i przeróżne jakby formy, żeby zachęcania ludności do dodawania tej broni, no ale każdy w domu gdzieś kałach stał w kącie. No. Jako ciekawostkę ci powiem, ja mieszkam na terenach typowo poniemieckich. Ludzie, którzy rozbierają stare stodoły, jeszcze wyciągają mauzery z II wojny światowej. Gdzieś tam się znajdują. Zardzewiałe, bo zardzewiałe to już się nie nadaje. Już drewno jest zgnite, ale jeszcze to jest. Jeszcze to jest po domach. Więc tutaj ja uważam, że na Ukrainie też to nie wróci. To wszystko zostanie. Jest takie pytanie. Co łączy współczesnego myśliwego z preppersem? Ha. No co? No to, że my mamy, myśliwi, dostęp do tego mięsa, powiedzmy. No preppers to jest taki człowiek trochę samowystarczalny, nie? Tak, ale ja też odbieram to taki troszeczkę nadwyrost samowystarczalny. No nie? Taki właśnie ja to oglądałem. Kucha tak. Na zimne. Tak, dokładnie. Się tak zabezpiecza, konserwy lubi robić. 17 takie, lat. Tak, dokładnie. Co łączy myśliwego? Nie wiem, powiem ci uczciwie. Ja jako myśliwy cenię sobie to, że mam dostęp do tego mięsa. Ja to mięso sam przerabiam, u mnie w domu wszyscy to jedzą, to zdrowe mięso. Dla mnie to jest, ja nie muszę iść do sklepu kupić czegoś na antybiotykach. Natomiast czy my tak na wyrost to robimy? No nie, raczej akurat jeżeli chodzi o spożywanie to na bieżąco. Myślę, że wiele nie łączy, także tutaj nie będę się rozwodził, bo uważam, że to jest błędne połączenie. Jeszcze są dwa pytania od widzów i są połączone, więc zadamy teraz. Jakie są ceny broni i nabojów dla myśliwych? No i to jest właśnie tak jak z samochodem. Wyobraź sobie, że możesz później kupić w salonie nowy samochód za 30 tysięcy, a możesz kupić sobie za 300 tysięcy na przykład. Podstawowy sztucer, jeżeli byśmy się przeszli do zbrojowni, wyciągnę, mówię o jednostkach nowych, wyciągnę nową broń, podstawowy sztucer można kupić w tej chwili za 2000 zł, celownik za 1000, do tego trzeba jakiś montaż, żeby to zamontować. Dobry zestaw z dwoma paczkami amunicji, jakimś futerałem, to jest 4 do 5 tysięcy. To jest taki mak, to jest takie minimum. A możemy skompletować za 100 tysięcy, jakbyśmy chcieli. To jest przedział ogromny, natomiast bardzo popularną taką kwotą, którą młodzi myśliwi wydają na broń, to jest około 10-12 tysięcy. I w tym pieniądzach mają już sztucer z optyką spokojnie, tak jak żeśmy rozmawiali na początku, do 600 metrów. Nie ma problemu. I drugie pytanie, ile dokupiłeś amunicji po wybuchu wojny? Nie na potrzeby polowań, tylko po to, żeby była w szafie. Szczerze? Nic. Bo już miałeś. Tak, już miałem. Miałem sporo, natomiast nie dokupywałem specjalnie nic. To jest tak, jak troszeczkę było ten boom z tym paliwem, nie? To wyskoczyło, nie można było zatankować, limity robili. Nie, nie, tutaj akurat faktem, i to trzeba sobie powtórzyć od wszystkich znajomych, którzy prowadzą tego typu sklepy, wiem, że nie ma amunicji. Że tutaj ludzie wykupywali, był ten boom. No słuchaj, ja byłem umówiony zresztą w wywiadzie z Motylem, który oglądałeś tak, na kanale. Tak. Myśmy mówili w czwartek, a nagraliśmy wywiad w poniedziałek. A dlaczego? Bo Motyl zadzwonił do mnie w czwartek rano, że w sobotę i niedzielę prowadzi szkolenie i jeździ po sklepach, sztukuje amunicję. Bo nie ma dla ludzi amunicji na te szkolenia. On musiał dosłownie pojedynczo praktycznie, znaczy pojedynczo nie, ale wiadomo, nie mógł kupić wszystkiego naraz w jednym miejscu i jeździł kompletowo amunicję. No niestety. I tak samo stało się z bronią. Tutaj poprosiłem chłopaków, żeby nam te aery zostawili. One są sprzedane notabene i zostały do tego wywiadu naszego. No bo wszystko, co jest, schodzi na pniu. No Polacy się zbroją. W tym momencie się zbroją. Amunicji, byłem tutaj przed tobą chwilkę i też przyszedł klient. Tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. No po prostu nie ma. Po prostu trzeba wiedzieć o tym, o jednej rzeczy, że w tym momencie producenci amunicji, którzy produkują amunicję na rynek myśliwski, to są ci sami, co robią na rynek wojskowy. I ta amunicja płynie do nas ze Stanów, z Finlandii, z Niemiec. No i tam też się ludzie zbroją. I tam też nie tylko cywile, ale również zbroi się wojsko. Więc tam część tej produkcji została przerzucona na wojsko. Tak już podsumowując powoli całą tą naszą rozmowę, Kamil, czyli co, myślisz, że, a może zamiast stworzyć oddzielne formacje z myśliwych, dobrze by było na przykład najlepszych strzelców dołożyć do jako strzelców wyborowych, do jakichś regularnych formacji, jak myślisz? Myślę, że to nie jest zły pomysł, ponieważ oprócz tego, że my myśliwi strzelamy w lesie, jest grupa ludzi, którzy zajmuje się longshotem i są to też myśliwi i oni mają sprzęt. No powiem ci, że miałem okazję trzymać broń, notabene za 160 tysięcy złotych, razem z optyką przygotowaną i oni się bawią na 1,5 km i dalej do takiego strzelania. To są fachowcy najwyższych lotów, bo to nie sama broń. To trzeba umieć obliczyć balistykę, wiatr i tak dalej. To są już, no nie boję się tego powiedzieć, są typowi snajperzy. To są, nie ma nas dużo, nie ma 13, ja nie jestem z tych osób, bo nie mam takiej broni. Natomiast jest tych osób sporo. Nawet kiedyś myślałem, że to jest może kilka osób. No nie, tych takich zawodowych strzelców na te dalekie dystanse jest myślę, że ponad 100 na pewno
i myślę, że oni by się sprawdzili. Natomiast wiele osób, tak jak oprócz tej broni typowo myśliwskiej, kupiło sztucery te typowo szturmowe i bawią się na strzelnicy. I coraz częściej widzę zdjęcia kolegów, rozmawiam z nimi, bo kupowali kamizelki, bo to nie sama broń, tak? To jeszcze jakieś tam uposażenie całe. No i myślę, że oni sami się szkolą, sami dla siebie się szkolą z używania tej broni szturmowej. Wiesz, bo to jeszcze niedawno była abstrakcja, wojna tutaj, co nie? Chyba na całej Europie. Wszędzie chyba, znaczy może nie wszędzie na świecie, bo Bliski Wschód to płonie od dawna, ale niestety, ale dla każdego to była abstrakcja i widząc nawet czasami mówiło się o wojsku, po co tyle pieniędzy w armię, w ogóle po co to wojsko teraz, po co jest w państwie wojsko, skoro już nigdy nie będzie wojny. Nagle okazuje się, że bomby spadają kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Tak jak mówisz, polskie społeczeństwo najpierw rzuciło się na benzynę, później na amunicję, na wszystko. Jest strach jednak jakiś, może jeszcze nie panika, ale była i panika, jak wojna wybuchła. I myślisz, że co, że to się utrzyma już w Polsce, ta tendencja do zbrojenia się, że będziemy chcieli przez najbliższe 5-10 lat dozbroić się, tak żeby każdy się czuł w swoim domu bezpieczny. Myślisz, że to taka tendencja będzie mocno militarna to w naszym kraju? Myślę, że tak. Myślę, że w tym momencie, ponieważ, ale to jest też moje zdanie, konflikt na Ukrainie nie będzie szybko zakończony. Dopóki tam będzie to tak blisko naszej granicy się toczyć, to będziemy tutaj czuć ten oddech, że tak powiem, na plecach i Polacy będą się zbroić. To już wszystko w rękach naszych władz, żeby nam umożliwiły to. Natomiast no tendencja będzie nie tylko w Polsce, ja myślę, że to będzie wszędzie, dlatego że jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. Tak jak wspomniałeś, Finów, połowa Finów ma broń. Norwegów. Mało tego, graniczymy, tutaj jesteśmy blisko Czech. Czesi też, 1/3 Czechów jest uzbrojona, więc tutaj Niemców również, tak? Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że my tej broni mamy mało. Natomiast myślę, że się to zmieni, że będzie coraz więcej osób chciało tą broń nabyć. Będę w tej chwili, ja też jestem w lekkim szoku, przyjadę tutaj do Wrocławia i widzę billboard wielki, pozwolenie na broń 60 dni. To zobacz, już w tym momencie ludzie zaczynają, no, jest potrzeba, tak? Jest na to popyt i mi się wydaje, że przez najbliższe 2 lata będziemy się sami dla siebie zbroić, no bo jak sam wspomniałeś, wojsko nasze jest w takim stanie, jakim jest. Myślisz, że zaobserwujemy nagle wzrost przestępczości przez to, czy wypadków z bronią, czy ofiar śmiertelnych strzelanin i tak dalej? Nie. Wzrost przestępczości myślę, że z rąk posiadaczy broni na pewno nie. Można tutaj dywagować na temat uchodźców, którzy do nas wjechali, bo my nie wiemy, kogo żeśmy wpuścili tak naprawdę. Natomiast czy będzie więcej wypadków z bronią? No, jak jest więcej samochodów na drodze, to jest więcej wypadków. No to jest nieuniknione, tak? Uważam, że będzie więcej. Natomiast jeżeli społeczeństwo byłoby od początku szkolone, powiedzmy od tych 14 lat już w szkole na przykład z bezpiecznej obsługi, myślę, żeby było to zminimalizowane. Ostatnie pytanie mam, Kamil, ale bardzo ważne. Czy wy jako myśliwi robicie coś w kierunku tych szkoleń, o których mówiliśmy? Czyli czy na przykład wasi przedstawiciele mają jakiś projekt dla rządzących takiej ustawy? Czy są jakieś dyskusje prowadzone? Czy są jakieś sugestie? Wiesz, ja nie znam tematu, moi widzowie nie znają tematu, chcielibyśmy go poznać. Czy jest jakaś w ogóle nić porozumienia, rozmowy między wami? Muszę ci odpowiedzieć krótko, nie wiem. Nie wiem, dlatego że Polski Związek Łowiecki jest zarządzany przez jakby struktury są, tak? Jest zarząd główny, który jest w Warszawie, jest Naczelna Rada. No i powiem ci, że nie wiem, jak to tam wygląda na samej górze, nie będę się wypowiadał. Natomiast z mojego doświadczenia powiem ci, że te najlepsze są inicjatywy oddolne. Więc jeżeli ktoś tutaj, nie wiem, z osób, który ma jakikolwiek wpływ, obejrzy ten wywiad, przeanalizuje to, co rozmawialiśmy tutaj, to może ktoś wyciągnie wnioski. No bo na te nasze władze, to ci powiem uczciwie, nie. Ale bardzo myślę, że inicjatywa oddolna to na przykład mógłby być, załóżmy, wójt gminy, który obejrzy ten wywiad i powie, kurczę, ja chciałbym w mojej gminie zrobić tak, żeby myśliwi, koło, które jest w mojej gminie, zresztą pewnie w gminie to więcej niż jedno koło, pewnie tak, będzie. Tak, nie, w gminie będzie jedno. To chcę, żeby to koło przeprowadziło dla chętnych mieszkańców kurs strzelectwa, który będzie finansowany przez urząd gminy, zamiast chodnik kolejny, czy gdzieś tam kurs strzelania, czy zamiast nowej latarni, nowego WC, to w parku, wiesz. Myślisz, że to już by mogło przejść? Myślę, że tak, bo jeżeli byłyby na to fundusze, myślę, że myśliwi, my pokazaliśmy wielokrotnie, jako nasz związek, jako społeczność, że my potrafimy pomagać w każdej sytuacji. Ukraina, tam wiele akcji pomocy osobom, które są poszkodowane w różnych sytuacjach. Jeżeli do jakiegoś koła zwróciłby się wójt,
burmistrz na przykład, tak, i powiedział, słuchajcie, jest taka inicjatywa, mamy strzelnicę, wy macie strzelnicę, nie wiem, mam na to budżet, strzelam, 5 000 zł. Kupimy, wykupcie amunicję, zróbcie coś za to. Gwarantuję ci, że każde koło zrobi. Każde. Myślę, że nie będzie koła, które powie, nie, to my tego nie chcemy robić. Może, drodzy widzowie, jeśli chcecie trochę postrzelać, nauczyli się strzelać, to warto zrobić taką obywatelską akcję do waszego urzędu i zasugerować takie, a nie inne rozwiązanie, no bo chyba jest to jedyne sensowne rozwiązanie, żeby się nauczyć strzelać w jakiejś tam zorganizowanej akcji obecnie, bo armia ma inne. Zdecydowanie. Ja uważam, że jest to temat, który... No, ja jestem z reguły takim człowiekiem optymistą i mam nadzieję, że to jeszcze w tym roku się zmieni. Być może właśnie te nasze władze u nas w związku, być może jacyś włodarze podejmą rękawice i to... Bo to mówię, to by trzeba było połączyć. Ja to widzę taki projekt MMA, które ty tak lubisz, które tak prowadzisz. No, walka wręcz, tak? Powiedzmy sobie jasno. Strzelanie, bushcraft. Tak? Brzmisz jak teren Rokiński. Mi raz nie. A rozmawiałem z nim dzisiaj, powiem ci, że nie. To przemawia przez ciebie, za... aspirasa. Nie, ale powiem wam, że to jest akurat, to jest taki pomysł długofalowy, ale co się spina razem, nie? To jest akurat to, co by było nam potrzebne. No bo ja też miałem takich kilka spięć ze znajomymi. Ty, a jak bomba spadnie na Polskę, to co? Będziesz uciekał? Ja mówię, no a gdzie? Jak już na Polskę spadnie, no to już co? To już całe NATO, tak? No to gdzie chcesz? No to gdzie? To Czesi w NATO, Niemcy w NATO, no to się wszyscy będą strzelać, to gdzie? No to już nie mam, nie wiem, za ocean? No to już być... Też NATO. No też NATO. No i teraz no nie wiadomo gdzie, tak? No to już nie ma tutaj co uciekać, tylko trzeba bronić swojego domu, no. Nie wiem, czy to u ciebie motyl powiedział w wywiadzie, czy nie. Że żona będzie mogła zyskać. Tak, jest, że żona będzie to było piękne. To było piękne. To było piękne, tak? I moja tyle żona... propsów, co zebrała żona motyla. Pozdrawiamy serdecznie żonę motyla. W ogóle nie miałem jeszcze okazji poznać, ale serdecznie pozdrawiamy. Również pozdrawiamy. Moja powiedziała tak samo. Słuchaj, mówi, u nas tyle broni, bo ja tych jednostek mam chyba teraz 12. I mówi, nie ma problemu, amunicji okopiemy się i będziemy się bronić, tak? No tu nie chodzi o to, bo zobacz, bombardowane na Ukrainie są wielkie miasta. Na wioski mało kto wchodzi, tam nie ma takiego wielkiego ciśnienia. No, natomiast tu jest moje życie, tu jest mój dom, tu są moje dzieci, tu jest moja praca. No gdzie mam uciekać? No to jest po prostu, no, jeżeli by doszło do... Uciekał przed swoim własnym życiem. Tak, dokładnie. To jest bez sensu. Tutaj ja myślę, że oczywiście część ludzi, serdecznie pozdrawiam tych, co jeszcze paszportu nie mają, to już pewnie by stali tam w kolejce po ten paszport. Myślę, że większość myśliwych... Nie do końca może, ja nie będę odpowiadał za wszystkich, ale myślę, żeby nie uciekała za granicę. Myślę, że większość Polaków i tak by za granicę nie uciekała. Myślę, że nawet większość Polaków to by była zaraz na wschodniej granicy. A jak? Ale słuchaj, no historię trochę znasz. No, Rosja klękała przed kim? No już. Tylko przed Polakami. Tak jest. I my jako takiego konfliktu żeśmy nigdy nie przegrali, tak? Oczywiście nie ma wygranych w wojnie i na Ukrainie nie będzie, że Rosja wygra, Ukraina, tam wszyscy przegrają. Natomiast nie uważam tego, żebyśmy my się poddali, tak? I złożyli broń. No. Także co? Takim pozytywnym aspektem zakończymy tą rozmowę. Bardzo ci dziękuję za... Nie ma sprawy. Po pierwsze, poświęcony czas. Po drugie, zaproszenie. Po trzecie, pomysł na wywiad. W ogóle, znaczy miałem taki zamysł, chciałem tego zrobić z trenerem Mirkiem, ale w sumie wydałeś mi się bardziej kompetentną osobą z racji chociażby na staż w tym środowisku. No, 20 lat mi mija w tym roku. Więc co, drodzy Państwo, mam nadzieję, że ta rozmowa wam się podobała. Pewnie będziemy mieli okazję jeszcze gdzieś się spotkać, coś wspólnie nagrać. Mam nadzieję. I co, dziękuję bardzo. I ja Cię zapraszam na polowanie. Już nie będziemy nagrywać tutaj w tym, tylko zorganizuj się, przyjedź do Kotliny Kłodzkiej, zobaczysz ładny teren i spotkamy się w łowisku. Okej, dzięki. Dzięki.